Cześć, ja jestem Sabaka. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać moda Castorwood, czyli drzewo bez pracy. Ostatnio, gdy pokazywałem Wam swapę, tam w sumie ten budynek widzieliście, a dzisiaj postanowiłem pokazać Wam coś więcej, co ta paczka ogólnie oferuje, bo oprócz tego jednego budynku, który widzieliście w tamtym modzie, no możeśmy tutaj znaleźć jeszcze inne dodatkowe. Tak jak tu widzicie, tu jest kolejny z drzewem, tylko że większy. No i tutaj mamy rębak do wirów. Ale to o tym za chwilkę, tak w skrócie, co ta paczka daje. Mamy możliwość produkcji, że tak powiem, drzewa gotowego, spaletowanego. Wystarczy podjechać ładowaczem z widłami do palet i mamy gotowe 4000 na przykład drewna, ewentualnie to dłuższe 6000. Nie musimy ciąć tego, no nie każdy w farmingu lubi zajmować się leśnictwem, a tutaj mamy już coś gotowego. Pozwala to ominąć ten żmudny proces. I tak, Castorwood tworzy nam ogólnie nowy dział w sklepie. I jak tutaj wejdziemy, tu widzicie, jest Castorwood, paleta z drewnem, gdzie jest 4000 tego drzewa. Ona kosztuje 1000, czyli jest dosyć tania. Jest ta większa, która kosztuje 1800. Oczywiście coś musimy zapłacić, czyli dziennie nasz to kosztuje 1000 i 1300, ale to są w sumie jedyne koszty, które ponosimy. Drzewo tutaj, tak jak widzicie, na tym liczniku pojawia się po pewnym czasie. Nie ma tak, że zabierzemy tą paletę i pojawi nam się kolejna, zaraz pełna. Musimy troszkę odczekać, no to może jest właśnie tak troszkę lepiej, nie ma gotowych palet, tylko nam się to też tworzy, a my tylko przyjeżdżamy i jakby kupujemy to. Dobrze, wracamy tutaj. Kolejną rzeczą to jest ten Holzhacker, czyli rębak do drzewa. On nam produkuje wióry. I dalej mamy Sagwerk, czyli tartak. I tak, są dwa rodzaje: Wood Chips Palet i Boardwood Palet. I dzięki temu tutaj, jak widzicie, dając drzewo dokładnie z tych budynków i paliwo, którym mogą być palety wełny, słoma w belach, ewentualnie wióry, które możemy na przykład sobie produkować tutaj w Holzhackerze, on produkuje nam palety z deskami. I dodatkowo wióry jako odpad. I tak, te wood palets, widzicie tutaj fili typ wood chips, to są takie standardowe deski stosowane w modach od Kevina 98, bodajże chyba tak było, z LS Mod Company. I na większości map właśnie możemy spotkać te fili typ wood chips. Ale niektóre mapy mają pozmieniane i tam właśnie jest to Boiled Wood, które wygląda tak samo, no ale ma tutaj właśnie inny ten filtyp. Dlatego w tej paczce jest uniwersalne, jest i to, jak na którejś mapie nie działa jako Wood Chips, no to powinno działać jako to. Ja wiem, że chyba Kalbaria właśnie miała inaczej. Budynek był ten sam, ale tam inne palety wymagało, chociaż wyglądało to samo i to właśnie to jest ten drugi. Także paczka jest, można powiedzieć, uniwersalna. Tak, te rzeczy już mamy, to ich nie będę kupował. Tutaj kupię dodatkowo te tartaki. I to jest tartak z wood chipsami. A tutaj jest ten drugi z Bolt.
i postawimy go tutaj. Ok, i teraz wam pokażę, jak to wszystko działa. Bierzemy moją manitkę. W pierwszej kolejności no, musimy sobie przygotować wióry, żeby można było spalać i zobaczcie, podjeżdżamy po prostu sobie tutaj, nabieramy to. Jak widzicie, tam się za chwilę wyzeruje. I zacznie się pojawiać nowe drzewo. My tutaj pojedziemy, wysypiemy. Ja już wcześniej troszkę wrzuciłem. Ale ta maszyna no, w strasznym tempie przerabia to. O, już widzicie. Pojawiła nam się paleta i zaczyna się to powoli tworzyć. No i im czas jest szybciej, tym szybciej to się produkuje. Tutaj widzicie, też już się przerabia. Dosyć szybko to działa. Tak, nie ma, tu mamy 13 tysięcy. I tak, nasypmy sobie do naszej przyczepy. Akurat to wystarczy i jedziemy w pierwszej kolejności uzupełnić paliwo. Tak, mówiłem już wcześniej, że te budynki wyglądają identycznie. Odróżnią się tylko tym, co wychodzi z tej strony i też to, co wychodzi, to jest wygląda identycznie właśnie. No jest tylko w sumie w plikach mapy trzeba by było patrzeć, co ta mapa obsługuje, czy woodchipsy, czy boardwoodsy. I tak, z tej strony sypiemy paliwo, czyli dajmy na to te nasze woodchipsy, akurat połowę, a drugą połowę wsypmy. Wsypmy tutaj. Ok, i teraz jak już mamy tutaj gotową kolejną paletę, widzicie, na czasie 15 dzieje się to no, ekspresowo. Dobre jest to, że z tym się nam nic nie dzieje. No właśnie, widzicie, to niestety jest czasem tak. Tak jest z tym, że jak się za wysoko złapie, to ta kolizja jakoś działa nie tak jak trzeba, no ale da się to przewieźć. O tak, i tutaj dowozimy nasze drzewo. Może ja czas wezmę na jeden, żeby jeszcze nam to nie zaczęło działać, bo chwileczkę musimy poczekać po tym, jak dostarczymy paliwo i drzewo. No już 6000 czuć na maszynie. Już nam się i tu bardziej na boki kołysze. Ok, i tutaj jest sypnięte. Ja teraz przyspieszę czas, żeby nam się to szybciej uruchomiło. O, jak widzicie tutaj Brennstoffe, czyli paliwo, już pobiera i Holz, czyli drzewo, a produkuje to paletę z deskami i Hackschnitzel, czyli wióry. Tak to wygląda z tej strony. Tu nam robi wióry, które no, możemy z powrotem
sypać tutaj i wtedy nie będzie problemu, ewentualnie nawet jest tutaj wysyp, o, widzicie, a tutaj są te deski, które możemy używać potem w dalszej produkcji, na przykład, nie wiem, Slowby Pack, czyli ten mod, który oferuje nam pszczoły, on też wymaga takich desek, tylko już nie pamiętam którego typu, czy tamtego, czy tego, ale to mówię, to jest kwestia zobaczenia właśnie, jak to tam dokładnie jest opisane. Widzicie, gdybyśmy chcieli zrobić to normalnie, no to potrzebowalibyśmy i sporo sprzętu. I inwestycja też musiałaby być bardzo duża, a tak mamy to troszkę, powiedzmy, naokoło. Szczególnie, no mówię, przydatny dla kogoś, kto nie chce się bawić. Tak, z powrotem i wow. Sporo sypie tego. Nie liczyłem dokładnie, jaka jest różnica, ale jest sporo. Także mówię, jak ktoś nie chce się bawić w Deadvala, w farmingu, ja też w sumie niespecjalnie lubię takie zabawy, to ta paczka według mnie jest super. Troszkę pomaga w tej grze, żeby to szybciej działało. Dodatkowo, tak jak mówiłem ostatnio, Swapie, ona też jest kompatybilna z tą produkcją palet ze Swapy, z najnowszej osłony, czyli tej z biogazem, który jest też potrzebny do zasilania tej fabryki. Z tego, co pamiętam, to sporo też właśnie innych modów powinno być kompatybilnych z tym Custom Woodsem. Dobrze, tak, to by było na dzisiaj tyle. W kolejnym odcinku pokażę Wam Custom Food, czyli cały przemysł, że tak powiem, zwierzęcy, łącznie z obróbką, z mięsem, kiełbasami i tym podobnymi rzeczami, ponieważ no Swapa, która ma być też w kolejnym poradniku, kompendium, też jest kompatybilna z tym, z Custom Foodem i jakby w pewnym stopniu te dwie paczki się uzupełniają, dlatego no najpierw pokażę Wam Custom Fooda, a potem pokażę Swapę, która będzie takim dopełnieniem do tego Custom Fooda, no i za pomocą w sumie ta Custom Woods, przepraszam, Custom Wood, tak, Custom Wood cały czas, Custom Wood, Custom Food i Swapa Agro można stworzyć na naprawdę fajne przetwórstwo na mapie, która jest w to uboga. Także trzymajcie się, cześć, do zobaczenia w następnym filmiku.